Cześć ludziska. Pytaliście się mnie odnośnie tych kołków, co wam pokazywałem. Tu macie wstawkę. No i zrobione. A co robiłem? Takie tak zwane gwoździe drewniane. Po co to jest? Bo będziemy balkon robić. Może coś nagram, może nie nagram. Tak się samo robiło. Zobaczcie, ile syfu. Znaczy syfu, trocin. Natura. Oczywiście można by wyciąg założyć. Tylko tak powiem wam szczerze, po jasną cholerę, tylko prąd ciągnie, a ja sobie to potem posprząta. Sama przyjemność z tym. Tu mam pomieszczenie zamknięte, także tu się kurzy, nie kurzy, to mnie to tam w sumie nie obchodzi, a jest tanio. No i zrobione i jesteśmy zadowoleni. Stara dębina, stuletnie deski. Patrzcie, to były takie resztki tu jeszcze zostały. Stare dębiny, kiedyś z rozbiórki takiej starej kamienicy wziąłem. Kamienica miała ponad 100 lat, no to minimum te 100 lat, ponad 100 lat dechy mają. Bardzo ładne. I będziemy balkonik budować, taki wielki. Tak, jest budowany u nas taki balkon, taki dupny balkon dosłownie. Zobaczcie, on będzie tutaj, o to jest 3 na... Tutaj jest 4, on tu jeszcze pójdzie tam. I tutaj jest zbudowany taki mały warsztacik, kanał już zrobiliśmy. Warsztacik, garaż, no duży bardzo garaż. I widzicie tutaj, kiedyś taki w tych komunistycznych domach były takie te balkony. No my to przerabiamy, likwidujemy, no nie będziemy tego odkuwać, bo to jest bez sensu. I robimy sobie taki piękny balkon drewniany. Ale odnośnie, wracając do tych kołków. Słuchajcie, ja nie chciałem, aby te łączenia tutaj były na te kątowniki metalowe. Mi się to bardzo nie podoba. Dlatego ten balkon jest budowany według starej technologii, jak się budowało jeszcze parę set lat temu, na kołki. Widzicie? Tu są kołki. I tu są takie te miecze. Zwał jak zwał. One mają kilka nazw. Miecze, jak one się tam jeszcze nazywają? A, zapomniałem teraz, no nieważne. Chodzi o to, nie? Jeżeli jesteście zainteresowani, to ja wam mogę pokazać. Tylko musicie mi w komentarzach napisać, jak takie coś wykonać, aby było stabilne. A wierzcie mi, jestem w stanie się z każdym założyć, że takie coś na takie tylko kołeczki jest bardziej stabilne niż na te stalowe kątowniki, uchwyty, czy nawet na śruby. Zobaczcie, tu nie ma żadnej śruby wkręconych od drugiej strony, nie ma nic. Jest gładkie drewno, kołeczek dębowy, tutaj jest wpust. Mogę wam naprawdę pokazać, jak to zrobić, żeby było szybko, tanio, solidnie. Te belki tutaj na górze, one są tylko tak na razie położone, po to, żeby ta cała konstrukcja tutaj stała stabilnie. Bo mówię, to jest najtrudniejsze, żeby postawić to. Zobaczcie, ona ma jeszcze, kupiłem do tego takie, bo tu będzie oczywiście taras. Tam na górze będziemy deski z bambusa kłaść, bo z tego według moich obliczeń i według mojej wiedzy to bambus jest, deski bambusowe są najtrwalsze, lepsze są od tych plastików. Zresztą ja nie lubię plastików, ja nie lubię nic co plastikowe. Mi się kojarzy z taką chińszczyzną. Natura ma być. O, i tutaj macie, zobaczcie, jeszcze takie nogi regulowane. Widzicie, tu się szybko odkręca i tu się może podwyższać, obniżać. Taras będzie, zobaczcie, tam aż do takiej wysokości, także tu będzie to zakryte, troszkę obudowane, także tego nie będzie widać, ale po latach, jeżeli nam balkonik troszkę siądzie, bo to jest drewno, to pracuje, to będzie można sobie tutaj podejść i troszkę kluczem przekręcić i wyrównać znowu ładnie do poziomu.
tak sobie to wymarzyłem. Także tak dzisiaj troszeczkę nie na temat. Ale na moim kanale nie jest nic na temat. Jak wam się to podoba? Powiedzcie mi, co wy o tym sądzicie, o tego typu konstrukcjach? Czy jesteście zainteresowani? Jeżeli tak, to piszcie im proszę w komentarzach, a ja wam pokażę, jak takie coś zrobić. Ja zrobimy jakiś wzornik, jakieś beleczki i wam to pokażę. Ode mnie to wszystko. Trzymta się cieplutko. Cześć!